dalej, zobaczymy. Cześć wszystkim. Cześć. Witamy się z wami znowu z trasy. Mamy piękny weekend. Prawdopodobnie zaczyna się piękny weekend. Po bardzo, bardzo deszczowym i bardzo zachmurzonym całym tygodniu mamy nadzieję, że uda nam się wreszcie chociaż troszeczkę złapać słońca. Ale w tym celu udajemy się około 2-2,5 godziny drogi na południe, aż do Sorrento, ponieważ sprawdziliśmy całą okolicę od naszego Itri w promilu 2-2,5 godziny i okazało się, że tam prawdopodobnie będzie najładniejsza pogoda. Więc będziemy widzieć się dzisiaj z wami z Sorrento. Jeszcze tam nie byliśmy, nie wiemy jak tam wygląda, ale wydaje się, że jest bardzo, bardzo ładnie. Nie wiemy zbyt dużo o Sorrento tak naprawdę. Wiemy, że to jest miejscowość turystyczna. Co nieco wyczytaliśmy w internecie, ale to opowiemy troszeczkę później już na miejscu. Dokładnie. Do zobaczonka. A, rozglądajcie się ze stacjami benzynowymi, bo potrzebujemy żarówki. Pa! Na chwilę, bo tak jedziemy, a jest tak pięknie i co chwila w sumie chcielibyśmy się zatrzymać, ale jest spory ruch, jest, może teraz tak tego nie widać. Oh my god, niesamowicie. Myślę, że jedziemy gdzieś tutaj, nie jestem pewny, ale podejrzewam, że tak. Idziemy do Sorrento i to jest właśnie Sorrento. Ale super. Przepięknie, co? Chciałby się zatrzymać w sumie co 10 metrów, bo dojazd do tego miejsca jest niesamowicie ładny. Jest bardzo pięknie. No ale ciężko się zatrzymać, bo jest bardzo wąsko i ciągle jadą samochody. Ten pierwszy parking, jaki dojrzeliśmy, skoczyliśmy od razu, żeby nagrać, jak to wygląda. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo pięknie. To co, jedziemy dalej? Jedziemy dalej. Zaparkowaliśmy w końcu samochód. Nie jest to proste w tej miejscowości. Ale było warto. Jest przepięknie, strasznie nam się podoba. Nie podjęliśmy jeszcze w sumie decyzji, ale wydaje mi się, że to jest najpiękniejsze miejsce, jakie do tej pory widzieliśmy w Włoszech. Strasznie nam się to podoba. Jest przepięknie, jest piękna atmosfera, cudownie, dużo ludzi. No to może akurat na minus, ale miejscowość jest niesamowicie ładna. A więc jesteśmy w Sorrento, przepiękne miejsce, bardzo dużo ludzi. Leży godzinę, mniej więcej godzinę drogi od Neapolu, który jest mniej więcej w tamtym kierunku. Za nami widzimy wulkan Wezuwiusz. Sorrento leży w regionie Campania, w prowincji Neapol. tak wyczytaliśmy. Jest bardzo dużo ludzi, ściąga naprawdę masa turystów, bo szukaliśmy miejsca do parkowania jakieś 20 minut. I mamy, proszę Państwa, maj, więc to nawet jeszcze nie jest sezon. A już jest dosyć tłoczno. Ale warto, warto. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to tak naprawdę, wydaje nam się, jedna z najpiękniejszych miejscowości, jaką widzieliśmy do tej pory we Włoszech. Spotkamy. Tak. Uwaga, pro tip. Moi drodzy, jak jesteście za granicą, to myślenie, że jesteście jedynymi Polakami w okolicy, jest zwodnicze, co najmniej. Takie anegdotki, które przed chwilą się wydarzyły, ale to nic.
Jeżeli chodzi o nazwę tego miasta, czyli Sorrento, ono pochodzi od nazwy Surrentum, która jest nazwą na syreny, mityczne syreny, które podobno miały zwabiać tutaj żeglarzy swoim śpiewem i swoją pięknością. No i przez to błądzili po morzu. To miasto zostało założone po raz pierwszy przez Greków. Później weszło we władanie Etrusków, o których powiem Wam trochę więcej przy okazji wycieczki do Rzymu. No i później zostało podbite przez Rzymian. Rzymianie stworzyli tutaj swoją oazę dla dostojników, którzy przyjeżdżali tutaj na wakacje. Ale co tak naprawdę rozsławiło Sorrento? Zaraz o tym opowie Wam Aleksander. Głębie do nas przyszło. To są wodne. Tak wasz ja? Tak. Pamiętajcie, żeby nie karmić gołębi chlebem. Tak, bo im się brzuszki zatykają i zaczynają umierać. Tak. One bardzo chętnie to zjadają, ale to za nich nie zrobi. Tak, zaczyna się sezon. Fajnie? Patrzyłam, co to jest. Generalnie to jest plac della Vittoria, czyli plac zwycięstwa. Przepraszam za mój włoski. No i to było na tyle. Tyle się dowiedziałam. No tak, jakbyśmy mieli tutaj każdy zabytek opisywać. Nie jesteśmy kanałem historycznym. Może to powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy kanałem takim podróżniczym, stricte powiedzmy vlogowym. Po prostu pokazujemy, co robimy na co dzień, jakieś ciekawe, fajne miejsca, ale nie jesteśmy znawcami historii, żebyśmy mieli Wam wszystko opowiadać. Staramy się Wam przekazać takie ciekawostki, które w sumie nas też zainteresują. Ale no, na pewno nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo jak długich i obszernych wywodów historycznych, bo też nie jesteśmy od tego ekspertami i nie chcemy się wymądrzeć, bo nie wiem. Tak, a gdybyśmy mieli nawet tworzyć firmy na podstawie tego, co nas zainteresuje w okolicy, to nie wiem, czy 10-godzinny film to jest dobry pomysł. Strasznie mi się podobają te przybieralnie. Tak, mają swój urok, rzeczywiście, bo są drewniane. Te chyba kolory zależą od tego, do kogo należą, do jakiej restauracji. Jakiego środka. Dobra, zaczynamy. Idziemy zwiedzać krok po kroku, tak jak mówiliśmy, nie mamy pojęcia, co nas czeka. Nie znamy Sorrento, nigdy tu nie byliśmy, więc będziecie odkrywać razem z nami. Być może nie odkryjemy nawet malutkiej części tego miasta, albo będziemy chodzić nie tak, jak powinno się chodzić, ale wiemy, że tu będziemy wracać jeszcze co najmniej 3-4 razy. Może 4 nie, ale mi się wydaje, że 3 razy to jeszcze będziemy w najbliższym miesiącu, więc będziemy go odkrywać stopniowo. Oczywiście pełno takich uliczek, masa zieleni, tak zwane kociołby, przepiękne hotele, restauracje i cytryny. Niektóre wielkości pomelo, nie widać ich stąd. O tak, są. Jakie są te cytryny? Tak, niektóre są niesamowicie duże. Albo większe nawet. Oh my god. Tak, one są tak, wielkości grejpfruta, one większe. No, jaka jest temperatura mniej więcej? 25? Gdzie? Zobacz, jak wielki. Ale wysokość tej palmy. O, rzeczywiście. Ogromny. Stopni jest, proszę Państwa, 25 stopni. Wchodzimy w kolejną uliczkę. Jakich wiele. Jeżeli szukacie urokliwej uliczki, to tutaj nie trzeba szukać za długo. Tak, w zasadzie skręca się w lewo, skręca się w prawo i kolejne miejsce. O, ciekawe. Sklep świąteczny. Oczywiście restauracje wszechobecne. Z świetną muzyką i bardzo smacznym jedzeniem.
tutaj chyba barwy Napoli, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że są barwy Napoli, bo kilka dni temu, jeśli się nie mylę, Zespół Piekarski Napoli zrobił mistrzostwo Włoch, ale to jeszcze sprawdzę. Wiem, że jakaś wielka impreza z tego tytułu była. I w zasadzie jak jechaliśmy do Sorrento, tak. od Napoli. W zasadzie od przed Neapolem, przez Neapol i przez te wszystkie małe wiązeczki, które przejeżdżaliśmy aż do Sorrento, wszędzie były flagi Neapolu i strasznie dużo różnych koszulek wisiało. Tak jest, także tak to w tej chwili wygląda. Podejrzewamy, że właśnie z tego powodu. A to wspomniana wcześniej cytryny. Ale już na stoisku do kupienia. Wcześniej były na drzewie, teraz zobaczcie, jak wyglądają tutaj. Masakra, jak wielkie są te cytryny. O tak, coraz więcej ludzi. Ogólnie cytryna to jest jedna z rzeczy, z której słynie Sorrento. Więc wszystko, wszelkiego rodzaju likiery, lody, cytryny. Tutaj są obecne. Tak, to jest chyba jakieś targowisko. Raczej nawet na pewno. Ulica Targowa. Od czasu do czasu staramy się zobaczyć takie mniej zatłoczone uliczki, bo ciężko wytrzymać. Ciężko się nagrywać, ciężko się chodzi. Ciężko się wszystko. Takie typowe podwórze. To akurat w trakcie remontu z tego co widzę. Jeszcze jedna rzecz, wiem, że może wielu podobają się, jak są jakieś takie malowidła naścienne, ale moim zdaniem dużo ładniej wygląda coś takiego. W sensie ktoś faktycznie się postarał bardzo mocno, żeby to zrobić, żeby to namalować i to wygląda dużo fajniej i dużo fajniejszy klimat zostawia. Tak, i pięknie się komponuje w całe miasto. Takie maziajki zwykłe. Tak, dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zostawili graffiti na ścianie, spróbujcie to. Chociaż to nie jest takie proste, jak graffiti. Ale spokojna uliczka tam się trafiła. Tak, korzystajmy z tego. Dodatkowo chyba jakieś backhandy restauracji, bo to tak. O! No chyba stąd nie będziemy. Dlatego właśnie to było tak mało ludzi. W zasadzie nie było ludzi. To też ślepa uliczka. Tak, tutaj chyba jest to plecie restauracji. Wstąpiliśmy na chwilę na Perola i mam przekąskę. Dokładnie. Tak jest. Później... Trochę nam się zgłodniało przez tą podróż. Tak jest. Jeszcze nie jesteśmy jak coś super głodni, nie idziemy na obiad. Ale bardzo fajne miejsce, bardzo spokojne, bo ogólnie przeszliśmy się kawałek i jest bardzo tłoczno dzisiaj w Sorrento. Pierwsze wrażenia amazing. Tak, pierwsze wrażenia są znakomite. Chyba najpiękniejsze miasto we Włoszech, jakie tak, do tej pory widzieliśmy. Do tej pory, w jakim byliśmy. Także. Czekajcie na więcej. No więc właśnie uchroniliśmy nasz talerz przed zabraniem go przez pewną kelnerkę. Zjedliśmy już całe bruschetki. I zostało coś takiego. Myśleliśmy, że to jest coś jak bób, bo w sumie tak wygląda trochę jak bób, tylko pomarańczowy. Pani powiedziała nam, że to są podobno owoce morza. I don't think so, no. I w sumie tak samo jak w przypadku bobu obiera się je ze skórki, ale na razie jeszcze nie wiemy co to jest. Zapomniałam jak to się nazywa. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. Teraz będziemy robić tasting. No zobaczymy jak to smakuje. Pani powiedziała, że jest trochę słone, ale w sumie jak owoce morza, to pewnie będzie słone. Dobra. Spacerując, trafiliśmy na jedną z tutejszych atrakcji. Tak, to jest ogród, w którym rosną cytryny. Podobno wejście jest darmowe, zaraz zobaczymy. Zostało to założone przez dosyć starą włoską rodzinę i teraz będziemy sobie zwiedzać ogródek, ale musimy pamiętać, że nie wolno z żadnych cytrynek zrywać, więc chcemy się tam przejść, żeby uciec trochę od zgiełku miasta, bo trochę się już zmęczyliśmy. Chodzimy.
różne wyroby cytrynowe. Jest i ogród. No, tu można dostać takie prawdziwe cytrynowe, pewnie lody. Na kopie to mi się... Ślicznie. Ale pachnie, czuć jak pachnie? A to są stoliki na górze, więc można sobie coś zamówić i w tym miejscu spożyć. Cytrynki. Te nie są aż takie wielkie jak tamte, ale może jeszcze trochę im się dojrzeje. To będą. Tak, ale świetnie to zrobiono. Ale ten zapach jest cudowny. Jakie zachwyty. To miasto nas trochę rozłożyło, bo zaczyna mnie, szczerze mówiąc, głowa boleć od nadmiaru wrażeń, tak. Jedyny minus to jest to, co wspominamy często. Bardzo dużo ludzi. Bardzo tłoczno. Nie wyobrażam sobie, jak bardzo to jest tłoczne, kiedy jest sezon wysoki. A tak nazywają się ogrody Jardinini Cataldo? Tak, jeśli tu jesteście, albo będziecie, to polecamy, bardzo fajnie. Można na chwilę się zrelaksować. I to jest w zasadzie wszystko, tu się obieg kończy chyba. Chyba dzisiaj zamknięto po prostu bardziej. A, możliwe. No. Tak, bo tam jest więcej stolików. Ale dzisiaj zamknięte, widocznie. Jak dla nich ten sezon się jeszcze nie rozpoczął, więc chyba nie otwierałem wszystkiego. Ale super. Bardzo miło. Idziemy dalej, zobaczymy gdzie jesteśmy na mapach Google. Będziemy sprawdzać co tutaj jeszcze interesującego można zobaczyć. Na pewno teraz na wybrzeże się trochę bardziej udamy. Tak, chcemy zobaczyć troszeczkę wody. I trochę się chłodzi, bo jest strasznie gorąco. Tak jak mówiliśmy, jest ponad 25 stopni. I pomimo tego, że czasami znajdujemy cień, i tak jest bardzo gorąco. No musimy się jeszcze przyzwyczaić trochę, bo ostatnio było dosyć zimno wszędzie. Jedna z fajniejszych rzeczy, jakie tu można na mapach Google znaleźć i polecamy, żeby szukać, to są... Słuchajcie, Punto Panoramico. Punto Panoramico. Tak, i też jeszcze jest taka jedna rzecz, bo na mapach Google nie wszystko zawsze się pokazuje, jak nie macie tego takiego, jak to się nazywa? Jakiś taki, nie, że widzicie tylko ulicę. A, widok satelitarny. Widok satelitarny, to wtedy tu się pokazuje bardzo, bardzo dużo jakichś różnych zabytków i właśnie tych punktów panoramicznych i to jest jeden z nich. Tak. Po raz kolejny widzimy naszego Wezuwiusza wybuchowego. No to jest jakaś super miejscówka, być może za chwilę osiądziemy na jakąś rążatkę z tak pięknym widokiem. O, świetna muzyka. Mogliśmy tu pójść. To muszę przyznać, że tutaj na południu dużo lepiej potrafią dopasować muzykę do restauracji, do klimatu. Tak, nie wszędzie, tak. Ale rzeczywiście, bo w Bolonii to zazwyczaj grały jakieś rapsy albo jakieś jeszcze dziwne rzeczy w tak bardzo starym mieście jak Bolonia, w restauracjach muzyka no nie za bardzo się podobała, czy nie pasowała do klimatu. A tutaj większość miejsc jest świetnie. Wróciliśmy tutaj na ten plac, jakby nie plac, skrzyżowanie główne. To jest główne centrum miasta, tak. Ale nie wiem jak się nazywa. Tak, bo tutaj nas w zasadzie doprowadziła nawigacja, jak przyjechaliśmy. I teraz chcemy się wybrać do portu. Bo okazało się, że to nie jest wcale takie łatwe, żeby się tam dostać. Dokładnie, bo musimy zejść tam na dół najpierw. I przejść tam tędy, nie widzimy tam jakiegoś wyraźnego chodnika, no chociaż ludzie tam chodzą. Może być. Ale doszliśmy do wniosku tak, że te uliczki wąskie, po których chodzimy zatłoczonymi, są jeszcze bardziej niebezpieczne, więc idziemy. A tutaj jest taki fajny tarasik z pobliskiego hotelu. Więc idziemy. No. Ale najpierw schodamy. Tak, najpierw schodamy, muszę wejść tutaj. Trzymajcie kciuki, żebyśmy przeżyli tą podróż. Stąd przed chwilą nagrywaliśmy i tu schodząc na dół po schodach
zobaczyliśmy, że jest jakiś... Klub Bonaparte. Bonaparte, to jest chyba jakiś fryzjer barber. W takim fajnym miejscu. Ale fajnie. Klimatyczne. Jeżeli to nie jest zamknięte, no to zobaczyć, jak to wygląda. Kurde, zawsze sucho. Tutaj może nie wchodzić, dobra, kotek? Dobra. Ale świetnie to wygląda w środku. Będzie świetnie, jest zdemolowane. Jest zdewastowane, ale chyba kiedyś był bardzo klimatyczny lokal. Szkoda, że już nie funkcjonuje. Prawda? Szukam jakiejś pani. Tam za chwilę będziemy sobie podróżować. A dotarliśmy na dół. Musimy zobaczyć, bo to nas zaciekawiło. Co to było wcześniej? Czyli ten system tuneli. Dobra, jest. Wygląda jakby była jakaś brama tutaj. Eksploratorzy. Idziemy dalej. Nuda. Myśleliśmy, że to jest droga donikąd, ale w sumie wygląda to całkiem fajnie. Tak, mieliśmy takie podejrzenia, że to tylko będzie port, do którego przypływają turyści. Ale okazało się, że jest i deptaczek, i jest wszystko. A tam jest nawet Piaggio z drewnianą paką. Fajny. Yeah. I was looking for it. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Rozejrzeć, co tu mają. Być może już coś zjemy, bo jesteśmy w sumie... Zaczynamy się robić głodni. Ja tam nie jestem wcale głodny. Ja nie jestem nigdy. Dobry żart. Ciekawe, czy to są prawdziwe cytryny. Czy fejkowe. To tutaj wyglądają na fejkowe. Dobra, prawdziwe, już widzę. Kurde, ale wygrała. Nie mam okularów, więc daleko mi się wydawało, że są. Wow. Może musimy przestać zbierać cytryny z naszego drzewa, to też takie wielkie rosną. Moi drodzy, Sorrento. Właśnie próbuję nagrać taką ciekawostkę odnośnie tego, co spopularyzowało w obecnych czasach to miejsce, ale tutaj mistrzowie planu mi jak na razie nie pozwalają, ale za chwilę się oddało. A ciekawostką tą jest fakt, że no, w czasach Cesarstwa Rzymskiego tutaj przybywało już wtedy bardzo wiele dostojników i spędzali tutaj wolny czas, więc to miejsce już było wtedy dosyć popularnym, powiedzmy, kurortem. A w czasach obecnych bardzo przyczyniło się do tego, by to miejsce było popularne, piosenka ta, która później była wykonywana przez m.in. Luciano Pavarottiego oraz, co ciekawe, Annę German. O 20 ma być zachód. Nie wiem, czy tutaj jeszcze będziemy o 20. Zobaczymy. Co chwilę wracamy na górę. Prawdopodobnie już nieco innymi schodami, bo odkryliśmy, że jest inne miejsce, żeby dotrzeć na górę. Gdzie? Zobacz, tam się idzie i tam są schody, widzisz? A, rzeczywiście, w sumie chyba tamtędy pójdziemy, tam są lepsze widoki. Może tam
Możemy też spróbować wspinaczki. Tak. Miałem w łeb. Wspinaczkę na łebie na uniwersytecie. Jestem w tym bardzo dobry. Tak, to jest część mojego życia. Bardzo ciekawa zresztą. Zobaczcie, jakie jest piękna ściana po prostu. Dopiero co wykąpał. To taka niewielka ta marina, nie? Tak, no tak. Wrócę do tej splitowej, to w ogóle. Ale fajnie, taka wytyczna. Ten to sobie naczepił silników. Silników, co? Jak bombek na wojnicę. Na każdy dzień inny. Urocze miejsce. To jest tak fajnie spokojnie. Mało kto chyba tutaj schodzi, więc jak ktoś chce się wyciszyć, tam gdzieś w oddali widać restaurację. Być może za chwilę tam pójdziemy na jakąś kawę. Jak ktoś chce się wyciszyć, to fajnie. Polecamy tutaj zejść. A więc tak jak zapowiadaliśmy, trafiliśmy do tego miejsca. Zamówiliśmy sobie kawę mrożoną i takie ciasteczko. Z czekoladką. Tak. Mamy taki fajny widok. Bardzo piękny. Tak. Odpoczniemy troszeczkę, porozmawiamy, ustalimy jakiś plan i zobaczymy co dalej. Polecamy, bardzo fajna kawiarnia. Świetnie usytuowana. Z pięknym widokiem. Bardzo miło spędziliśmy czas. Ale z tym, że tu jest cały czas spokojnie, no tak i nie. Bo jak przypływają promy, to bardzo dużo ludzi tutaj zaczyna przechodzić. Ale na szczęście był to mały prom. I tłum bardzo szybko zniknął. Dobra, powoli będziemy się zwijać. Napiliśmy się pysznej kawki, zjedliśmy pyszne ciasteczko. Będziemy szli tamtymi schodami o tam. Wespniemy się na górę i zobaczymy, co będzie widać stamtąd. Prawdopodobnie to jest jeden z tarasów widokowych, który widzieliśmy, ale nie chcieliśmy na nie wchodzić, bo było trochę za dużo ludzi. Ale może teraz troszeczkę będzie mniejsza ilość. Teraz jesteśmy przy tych budkach, jak widzicie, o, przebieralniach, które widzieliśmy z góry. Zobaczymy, co tutaj dalej jeszcze możemy odkryć. Dobra, pokażemy wam, jak wygląda tutaj ta plaża przy skarpie. Tu jest w ogóle kamienista plaża. Tak, znaczy, tak, to na początku kamienista, tam dalej widziałem, że jest piasek jednak. Tutaj panie będą z nami. To tak wyglądają do przybieralnie. Drewniany. O, tu już jest pieseczek na plaży. A, okej. Okay. Właśnie tak czułem, że jakoś tak mało ludzi. Czyli znowu, jeśli jest mało ludzi, to znaczy ślepa uliczka. Ta policzka, koniec gry.
Więc musimy się kawałek wrócić. Tak, chyba tutaj musimy chodzić. Jest też winda dla mnie. Jest winda? A, rzeczywiście. Jeżeli dobrze czytam po włosku. Lift? Wiesz, że to jest... To są dwie wersje. Jest brytyjska, jest amerykańska, nie? Tak. Jest lift i elevator. No, tak. A, fajna ta ścieżka. Podoba mi się bardzo niż ten. Postanowiliśmy, że to jeszcze przyjdziemy. Ale właśnie tak na zachód słońca. Tak. Być może za tydzień albo za dwa. Totalnie, ale spędzimy tutaj tak więcej czasu. Tak, na zachód. Bo tak się powoli robi zachód słońca. Ale jednak jeszcze mamy sporo czasu. Super miejsce. Nie jest tak źle, jak to wyglądało z góry. Z dołu, przepraszam. Myślę, że inaczej byśmy mówili, jak były schody. Tak, dokładnie. Dosyć szybko nam to poszło. Kilka minut zaledwie. Albo gdybyśmy ciągnęli walizę. Współczuję. W ogóle nie fajnie. Jest port, przypływa z wielką walizą, potem wspina się po schodach. Taki kawał. Dobra, już prawie. Ale my nie mamy tak źle. Współczuję z walizami. Przed chwilą proponowałem takiej starszej pani pomoc, ale odmówiła, chociaż byłem bardzo otarczywy. Nie wiem, czy się nie wystraszyła, może się naczytała, tak, że w Włoszech trzeba uważać na oszustów. Może wzięła mnie za oszusta, jak wiesz. Przepraszam, że tak dyszę, ale no był to taki mocny spacerek pod górkę. Jesteśmy już na samym górze. Tam przed chwilą piliśmy kawę, więc tam po prawej stronie. Jesteśmy już na parkingu. Ogólnie polecamy ten parking. Zostawimy tutaj gdzieś tu zostawimy mapkę. Jest bardzo fajne, w świetnym miejscu przede wszystkim, bo jest bardzo blisko do centrum miasta, do takich najfajniejszych miejscówek, które nam się najbardziej spodobały. Jest i tutaj jest cicho. Zaraz, tak, jest dosyć cicho, jest super. Jest strzeżony ten parking i kosztuje 2 euro za godzinę, więc to nie jest jakoś strasznie dużo, jak na tam jedną wizytę w Sorrento pewnie na jakiś czas. To jest ogólnie obok, to jest szkoła podstawowa. Tak, to jest szkoła podstawowa i widocznie w trakcie weekendu sobie tutaj organizują parking. Tak. Tylko pamiętajcie, że nie można płacić kartą, więc trzeba będzie wyciągnąć pieniążki z bankomatu albo przywieźć ze sobą. Tak jest, ale polecamy. Także ten parking na pewno zostawimy. Świetna lokalizacja, dobra cena. No. Spadamy na chatę. Spadamy na domu. Jesteśmy trochę zmęczeni i nie, to miasto w jeden dzień to jest żart. Na pewno trzeba tutaj 3-4 dni spędzić. Tak, bardzo dużo czasu tutaj spędzić, żeby mieć jakieś fajne wspomnienie i zobaczyć chociaż połowę tego miasta, bo myśmy obeszli. Właściwie następnym razem już nie będziemy aż tyle chodzić. Postanowiliśmy, że następnym razem przyjedziemy tutaj, żeby po prostu czerpać przyjemność, tak, relaksować się i zobaczyć tam te kilka zabytków, troszeczkę gdzieś może usiąść, poczytać książkę i tak dalej. Więc następnym razem nie będziemy nic kręcić, przepraszamy, albo może jakieś tylko tam wstawki będziemy wrzucać. My się szybko męczymy bardzo, jak są takie tłumy, jesteśmy kompletnie nieprzyzwyczajeni, nie lubimy, no, tak. I wystarczyło nam, że się przeszliśmy tą promenadką, tam gdzie były sklepiki i tłumy ludzi, już byliśmy kompletnie zmęczeni. Tak, ogromny szum w głowie, w zasadzie już taka lekka klaustrofobia się włączyła i szukaliśmy tylko miejsca, gdzie można się uspokoić i tak na pewno widzieliście w trakcie filmu, że cały czas spróbowaliśmy gdzieś zbaczać w jakąś uliczkę, gdzie jest cicho. No nic, na pewno polecamy to miasto i jak dotąd myślę, że według nas najpiękniejsze miasto we Włoszech.
Włoszech, w którym byliśmy, bo to zastrzegamy. Na pewno nie wiemy, czy to jest najpiękniejsze miasto, ale z tych, w których byliśmy, jest to super przepiękne miejsce. Polecamy wszystkim. No dobra, lecimy.